Może zacznę od tego, jak ten sezon, tak przygotowywaliśmy się wszyscy do tego sezonu, no, z racji tej sytuacji, która jest na świecie, która dotyczy bardzo naszego regionu, to co się dzieje za granicami Polski, plus, no niestety, to też trzeba o tym powiedzieć, szalejąca inflacja, która dotknęła nas i całą Europę. No wszyscy zastanawialiśmy się, jak ten sezon będzie wyglądał. I tak do pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie lipca, no tak ten ruch turystyczny był bardzo mały. Mogło się to składać, te rzeczy, o których mówiłem, przyczynę można było szukać tam, ale również pogoda była taka troszkę niesprzyjająca, bo od kilku lat już obserwujemy załamania pogody, zjawiska, które przychodzą w cyklu 6-12-godzinnym, z 30 stopni robi się nagle 12-15 stopni. I to już było tutaj dwa razy takie zjawiska miały miejsce. Jesteśmy teraz, można powiedzieć, w pełni sezonu, już jesteśmy w połowie, za połową lipca, za chwileczkę będzie półmetek wakacji, no a pogoda, no pogoda, mamy afrykańskie upały zgodnie z zapowiedziami, no i co w taką pogodę robić, no wszyscy garną się nad wodę. Pod względem bezpieczeństwa do tej pory odpukać nie było groźnych wypadków, groźnych zdarzeń na wodzie i mam nadzieję, że tak do końca sezonu się utrzyma. Drobne jakieś wypłynięcia, drobne skaleczenia, otarcia, to co zawsze się tutaj wydarza. I przy tych takich załamaniach pogody, gwałtowne porywy wiatru, takie stany burzowe lub przedburzowe, no trzeba było udzielać pomocy jednostkom pływającym, ale to było tak stosunkowo mało tych wypłynięć jak do tej pory. Ambulans wodny również, pogotowie Bieszczady również stacjonuje tutaj już od 15 czerwca i również udzielało pomocy takiej ambulatoryjnej osobom, no, udary, oparzenia, zasłabnięcia, takie miejsca już miały, takie zdarzenia miały miejsce. Niekoniecznie to było na samym wodzie, na wodzie, no ale w miejscach przewodnych, gdzie ludzie przyjeżdżają tutaj na wypoczynek. To tylko się cieszyć, że tych takich najgroźniejszych wypadków do tej pory nie było i oby taka sytuacja utrzymała się do końca sezonu wakacyjnego. Natomiast te statystyki, jeśli chodzi o cały kraj, można powiedzieć, że przerażają. Stąd właśnie akcja Bezpieczne Wakacje z PGE Energia Odnawialna. Na czym, proszę powiedzieć, polega ta akcja i czy to ważne, żeby to bezpieczeństwo promować wśród turystów? Promocja bezpieczeństwa, to co robimy teraz, już tak włożone w ramy wspólnie z PGE i my bieszczadzkie WOPR. Pierwsza edycja w tym roku, mam nadzieję, że będziemy to kontynuowali, a promowanie bezpiecznego wypoczynku, bieszczadzki WOPR robi to cały czas. Cały czas robiliśmy szkolenia dla grup kolonijnych, pokazy ratownictwa w ramach tutaj imprez, które organizowaliśmy. No teraz to włożyliśmy, tak powiem, w takie ramy i mam nadzieję, że ta impreza będzie cyklicznie odbywała się tutaj nad wodą. No, co jest najważniejsze? Najważniejsze, żeby przekazać te proste, elementarne rzeczy, które są powtarzane co roku przed sezonem wakacyjnym, jak się mamy pierwsze wypadki utonić, a w tym roku już mamy tych wypadków utonić dużo, co robić, jak się zachowywać. To wszyscy doskonale o tym wiedzą, ale niestety te wypadki się zdarzają. Nasza akcja jest skierowana do tych najmłodszych obywateli naszych, do dzieci przebywających na koloniach, na obozach, tutaj na terenie Jeziora Sulińskiego i w okolicach. I będziemy pokazywali, jak bezpiecznie korzystać z wody. Będziemy demonstrowali sposoby pływania, będzie demonstracja stylów pływackich, stylów ratowniczych, akcja, bezpośrednia akcja udzielania pomocy z wody, z lądu. Wspólnie tutaj będziemy również demonstrowali umiejętności nasze, jak również tutaj Państwa Straż Pożarna będzie demonstrowała sprzęt, którym posługuje się w czasie swoich akcji ratowniczych. No i również tutaj mamy policję, która zabezpiecza cały akwen Jeziora Solińskiego na wodzie i na brzegach. Ja zawsze mówię na kursach, jak pracuję ze studentami, na kursach ratowniczych, jak to nie dziecko, to jest wina opiekunów, wina rodziców. Jest to smutne, tragiczne, ale niestety taka jest prawda. Dziecko jest nieświadome, dziecko się bawi, dziecko jest ogarnięte zabawą, zachwyśnięte nowym miejscem. No i niestety może być zachwyśnięte tą wodą. Jeżeli dziecko nie będzie pod opieką, nie będzie przez cały czas pod opieką rodziców, że ten rodzic nie będzie na wyciągnięcie ręki tego dziecka, no to się może skończyć niestety tragicznie. Pani tutaj, wiemy, że tych wypadków pani wspomniała, że wypadki, statystyki w Polsce bodajże do dzisiejszego dnia, że chyba 170 osób utonęło ponad. Są tragiczne, aczkolwiek te liczby na przestrzeni lat, nie patrząc rok, dwa, tylko patrząc 10, 15, 40 lat wstecz, te statystyki cały czas są mniejsze. My cały czas mówimy głośno o tym, ja to już powtarzam po raz kolejny, mówimy o wypadkach utonięć wtedy, kiedy no, wszyscy korzystają z wody otwartej. Natomiast, żeby tych wypadków utonięć nie było,
uczmy się pływać przez pozostałe 10 miesięcy w roku, nie te miesiące wakacyjne, korzystajmy z pływalni, korzystajmy ze szkółek pływackich, z fachowej pomocy instruktorów, aby ta wiedza, która jest przekazywana, a gwarantuję Państwu, że osoby, która nie umie kompletnie nic, nie umie pływać, wystarczy 4, 5, 6, maksymalnie 10 zajęć i ta osoba już będzie świadoma, jakie jest ryzyko niesie woda i będzie umiała utrzymać się na wodzie. I nie utonie, wpadając do wody nie utonie na pewno, od razu będzie się potrafiła utrzymać na wodzie. Panie prezesie, wy robicie dużo, żeby tym tragicznym wypadkom przeciwdziałać. A co jako całe społeczeństwo możemy robić? Całe społeczeństwo? No niestety ta edukacja wodna w Polsce, jest troszkę słaba. Nie ma programów w szkołach. Mamy programy, mówimy teraz o zmianie programów, co chwilę się zmieniają programy. Ja pracuję w szkole 25 lat i tych reform edukacji było już ja przeszedłem kilka, ale nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś zaproponował na przykład taki temat edukacja wodna. Edukacja wodna i środowisko wodne na przykład. No tak teraz mam to w głowie cały czas, żeby coś takiego z młodzieżą robić, ale żeby to było objęte w ramy nauczania. Wiem, że w niektórych miastach, wiem, że i krosnoludki uczą się pływać. Wiem, że swego czasu, dawno, dawno temu był program w Zamościu. Nie śledzę teraz tak na bieżąco innych miejscowości, innych miast, ale ideą bardzo piękną i fajną rzeczą, o której ja myślę i marzę, byłoby to, żeby objąć edukacją wodną, czyli tą podstawową, elementarną nauką pływania. Jak to będzie nawet te 15 godzin na pływalni, żeby objąć wszystkie dzieci w wieku 1-3, żeby te dzieci zobaczyły, jak w tej wodzie należy się zachować. I wtedy gwarantuję, tych wypadków utonić na pewno byłyby mniej. Dzieci edukowałyby również rodziców. Najważniejsza zasada do rodziców. Patrzmy na swoje dzieci, miejmy swoje dzieci pod opieką, a jeżeli to dziecko chcemy, żeby ono troszkę skorzystało więcej z wody, wyposażmy, czy to w kamizeleczkę, czy taki pas asekuracyjny, żeby to dziecko utrzymywało się cały czas na powierzchni wody. Proszę uwierzyć, lat temu już będzie 26,2, jak moje dzieci były małe, to one cały czas, ciężko było taki sprzęt kupić w tamtych czasach, bo tego po prostu tutaj u nas nie było, ale można było wyposażyć dziecko w jakiś taki pas wypornościowy, balastowy i moje dzieci miały nakazane tak, że jak wchodzimy, jesteśmy nad wodą albo wchodzimy na pomoc, zawsze musi być to ubrane. Dzieci to moje nazwały sobie bateryjki, bo tak wyglądało troszkę jak baterie na pasku, ale one wiedziały, że takie coś im ratuje życie. Może coś takiego, jakąś taką akcję promocyjną. Zwykły taki pas balastowy, gdzie dziecko było zapięte i wtedy ono, jak jest nad wodą, to zawsze będzie się utrzymywało na powierzchni wody. Numer alarmowy 607-112-112, jak najszybciej powiadomić służby ratunkowe, czy to policję, czy to straż, czy wszcząć jakikolwiek alarm, bo niestety są tragiczne nagrania, którymi my się na szkoleniu się posługujemy. Taki wypadek głośny przed kilkunastu lat z zalewu w Krakowie, gdzie tonął młody człowiek na oczach 50-60 osób, ale nikt nie zwrócił na to uwagi, ten człowiek utonął. Jak ten film ich wyświetlam i pokazuje, demonstruje to jako taką tragiczną rzecz, ale film, który jest filmem, w tej chwili można być edukacyjnym, to wszyscy otwierają buzię ze zdziwienia i się pytają, no jak? No nikt nie zauważy. Mówię, no tak, jesteśmy nad wodą, to tylko osoby, które pracują nad wodą, są ratownikami, mają, że tak powiem, to zboczenie zawodowe, że patrzą na osobę, która jest w wodzie, że może być potencjalną ofiarą. Natomiast osoby przejeżdżające, rozkładające koc, plażujące, rozkładające grilla, nie patrzą na te osoby, które są w wodzie.